To jest kanał porozmawiajmy o skokach, zakończy się właśnie konkurs indywidualny Pucharu świata w Bischofshofen, wygrywa granerut przed laniszkiem kubackim, hajbekiem. Herlem, Stochem, Peterem Preucem, Fetnerem, Zajcem, Żyłą i na razem z nim na 10 miejscu. Clemens Eigner, ogólnie rzecz biorąc, tutaj pokurzy się najbardziej o tu nie już teraz skoczni. Był konkurs oczywiście, ale to w drugiej kolejności. No i zwycięzcą i dzisiaj, i ogólnie wszystkiego można tak powiedzieć, jest Halvor Egner i 1191,2 punktu 28,9. Punktu został pobity poprzedni rekord Kowalskiego, który został ustanowiony w poprzednim sezonie. A Kubacki, który jest w pozycji niżej, miał trzeci wynik ogólnie w historii. W każdym razie, granerut był nieobliczalny, typowałem go. Na to, że po prostu będzie się liczył, ale jednak tutaj Grener był całościowo zdecydowanie lepszy, mimo tego, że Kubacki skakał bardzo dobrze, że dzisiaj też jest wielkim zwycięzcą, co należy podkreślić w całej rozciągłości. No to jednak sportowo Grener był najlepszy, jeszcze jechał z niższej belki, najdalej w całym konkursie 143,5 metra, nawet ten pierwszy skok, który mu nie wyszedł, znowu ta prawa narta mu poszła niżej, znowu mu uciekła, znowu prowadzenie po pierwszej serii, no i Niekwestionowany lider turnieju 4 skoczni. Wydaje się, że naprawdę sportowo tutaj, mimo tego, że Kubacki był świetny, to jeszcze tę półeczkę wyżej był po prostu Grenerud, a z tej półeczki zrobiło się ponad 30 punktów w skali całego turnieju. Na drugim miejscu Kubacki 33,2 punktu straty no całościowo świetny turniej, pojedyncze błędy, pierwszy skok delikatnie spóźniony. Mówił też sam, że, no, bardzo dużo emocji, no nie ma co ukrywać, no, druga córeczka się urodziła, gratulujemy oczywiście. I na pewno tutaj emocje miały duży wpływ na Kubackiego, ale taki wpływ, że on znów jest na podium ósmy raz z rzędu. Znów się kroi niesamowita seria, jeśli chodzi o Kubackiego. Poprzednim razem było to 10, była to wtedy trzecia seria w historii tej dyscypliny. Być może Kubacki mógłby to jeszcze podciągnąć, chociaż tutaj ogólnie czołowa trójka, od jakiegoś czasu się nie zmienia i byli to po prostu głównie aktorzy, jeśli chodzi o ten turniej. Na trzecim miejscu Lniczek, 62 i 62,2 punktu straty. I całościowo, gdyby nie było Oberzdorfu, to byłby to jeszcze dużo ciekawszy turniej, bo ci zawodnicy skakali naprawdę bardzo równo i by się zmieścili w maksymalnie 20 punktach, ale Leliszek by pokonał Kubackiego jeszcze, bo po Oberstdorfie byłem rozczarowany tym, jak zaprezentował się Lniczek. Nie ukrywałem tego, 45 punktów do Graneruda, prawie 30 do Kubackiego. A jednak okazało się, że Laniszek się po prostu zwyczajnie odwinął i w następnych konkursach skakał wybornie, skakał fantastycznie na bardzo podobnym poziomie jak Kubacki, zresztą różnica, gdyby po prostu odciąć Oberstdorf, to te noty byłyby bardzo zbliżone. A jeszcze Laniszek, no stylistycznie najlepszy z całej czołówki, po prostu lepszy od Kubackiego, lepszy od Graneruda i tymi notami też troszeczkę sobie naciągnął i nie było żadnych wątpliwości, Żyła po prostu tutaj nie miał żadnych szans, Najbardziej, bardziej, że w austriackiej części Żyła skakał najsłabiej w całym sezonie, co i tak oznaczało, że Żyła obronił swoje miejsce w czołowej Czwórce, jeśli chodzi, czy raczej czwarte miejsce jeśli chodzi o turniej 40 skoczni, czego się nie spodziewałem przed konkursem i na czwartym miejscu jest Żyła i tutaj różnica jest wyraźna 101,2 punktu straty, no w Austrii skakał słabiej i tutaj też nie rewelacyjnie, bo to jest dziesiąte miejsce i spodziewałem się, że z czołowej piątki może wypaść, ale jednak okazało się, że kraw drugi skok zawalił a stok tak naprawdę też ten drugi skok był ze względu na trafienie w próg, czy nie trafienie w próg. No był dużo słabszy i ostatecznie żyła troszeczkę na farcie, ale jednak jest na czwartym miejscu. Dobrze wytypowałem, jeśli chodzi o żyłę. I do tego Kubackiego, tylko że myślę, że Kubacki przegra z Zniszkiem, a nie z Graderudem. Całościowo to typowanie wyszło mi nawet tak całkiem, całkiem nieźle. Na piątym miejscu Kamil Stoch 103,3 punktów straty rozłóż z konkursu na konkurs, można tak powiedzieć Kamil Stoch i nawet ten skok po formie spóźniony w drugiej serii tak dało 134,5 metra wysokie noty od sędziów, czy aż tak wysokie mogły być? No mogły być jak najbardziej. Ale całościowo tutaj Stok zaprezentował się dobrze. Myślałem, że czwarte miejsce, w turnieju 4 skoczni dla niego wpadnie, albo dla krafta ostatecznie jest dla żyły, ale no, biorąc na uwagę, tak jak to wyglądało rok temu, jak Stok jeszcze wyglądał przed turniejem 4 skoczni, no to drugie, czwarte piąte miejsce dla. Reprezentacji Polski w turnieju 4 skocznie to jest super wynik, naprawdę super, genialny, kapitalny, ale patrząc dalej, no to nie ma tutaj za bardzo porównania chociażby do Austriaków, do Słoweńców, do pozostałych, no bo mamy trzech muszkieterów, mamy. Reprezentacja Polski ma trzech muszkieterów wiekowych i co dalej. Naprawdę trzeba się tutaj zastanowić co dalej, ale to jest raczej do dyskusji dla osób decyzyjnych, a nie dla mnie mimo wszystko. 6 miejsce Stefan Kraft. 113,7 punktów straty, fajny pierwszy skok, trafił świetne warunki, 141 metrów, najdłuższy skok serii pierwszej, fantastycznie oceniony. W drugiej serii Kraft po prostu zawalił, może trafił trochę gorsze warunki, ale ten skok nie był dobry. No i naprawdę on miał na wyciągnięcie ręki to czwarte miejsce. Stoch niezbyt dobrze skoczył, żyła, był trochę pod formą i jednak tutaj Kraft nie dał rady. Można powiedzieć, że tylko szóste miejsce jeśli chodzi o turnie cztery ale najwięcej stracił oczywiście w gapa, można tak powiedzieć, bo jeżeli byłoby tam kilkanaście punktów więcej to byłby na tym czwartym miejscu, ale szans na Laniszka, na Kubackiego tym bardziej graneruda po prostu nie było. Ci zawodnicy byli zbyt równi, a Laniszek po prostu stracił tym, że skakał słabo w Obersdorf. i w zasadzie nic poza tym. Można było powiedzieć, że wtedy w pewnym sensie wypad z notowań, mówiłem, że musi być lepiej od, od gapa i faktycznie było dużo lepiej od gapa i ogólnie było fantastycznie od gapa w zasadzie... Trzej główni aktorzy, ale ostatecznie Granerud był najlepszy. Na siódmym miejscu, Hybeck 122 i 60. on akurat wytrzymał dwa bardzo dobre skoki. Jeszcze w pierwszej serii jechał z niższej belki i ogólnie dwa bardzo dobre skoki się trafiły i Hybeck rzeczywiście mam wrażenie, że to nie są incydentalne przypadki, tylko Hybeck faktycznie wraca do dyspozycji. Być może nawet sprzed tych siedmiu, może nawet już ośmiu lat tak naprawdę, kiedy był w swojej topowej formie kiedy przez krótką chwilę miał na sobie plastron lidera Pucharu Świata być może 31 lat chociażby Polacy pokazują, że można wtedy być w życiowej formie, takie jak chociażby Kubacki w tym momencie. Być może Haibek, który już był w Pucharze Kontynentalnym dość mocno zakopany, mógłby faktycznie wrócić. To się tyczy to jest nie tylko jego, no bo wiele Austriaków musi się przebijać przez Puchar Kontynentalny, nawet jak dobrze skaczą, co widać po Aignerze. Ósme miejsce, Tschefenik 137, przepraszam, 131, dziesiąta punktu straty. No super występ, gdyby nie to, że trochę słabi poszło w Bischofshofen. Mimo że te odległości były dobre, no to Belka była tak ustawiona, że trzeba było skakać naprawdę daleko, żeby jednak dostać się do drugiej serii. Wystarczy powiedzieć o Bichlerze, który miał średnie lądowanie, ale 130 metrów i nie wystarczyło spod stila żeby dostać się do drugiej serii, ale ogólnie występ Shofeniga super, bardzo powtarzalny, no jak na swój wiek. Zwłaszcza w tych realiach, no to jest Super Występ Dziewiąty Herl, 9, Herl 134,9 punktów straty, też Super Występ, też miewał słabsze skoki, ale raczej na treningach i w kwalifikacjach niż w konkursie głównym, no bo tutaj powtórzyła się sytuacja z gapa. Znów słabe treningi, kwalifikacja, przyszło co do czego fantastyczna dyspozycja, jeśli chodzi o Herla. 10 miejsce, Fetner 140 i punktów straty. No, były konkursy lepsze, bywały gorsze. Całościowo nie był tak blisko czołówki jak się spodziewałem, ale tak jak powiem reprezentantów Polski, no to mamy tutaj pięciu z rzędu Austriaków w czołowej dziesiątce turnieju cztery skoczni. Nie było tutaj postaci wiodącej, ale całościowo po prostu pokazali niesamowitą siłę. Można tak powiedzieć wprost, Austriacy też... Mimo wszystko zaplecze, chociaż do końca nie spełniło moich oczekiwań, szczerze mówiąc, to i tak zaprezentowali się Austriacy bardzo dobrze. I ostatecznie nie mamy Niemca w czołowej dziesiątce. Na 11. miejscu Andreas Wellinger 147,4 punktu straty. No, w austriackiej części już było trochę słabi i ogólnie tak naprawdę dobrze zaprezentował się tylko w Oberstdorfie. I momentami było widać, że Wellingar też nie jest w tak dobrej formie, a nie było też Geigera, no to w zasadzie z Niemców to powiem, kto tak naprawdę się najlepiej zaprezentował, że jest niżej od Wellingera. 17, przepraszam, 12 kos, 158 i 70 punktów straty, a w mojej opinii on powinien wylecieć z tego zestawienia, jako zawodnik, który powinien mieć 7, a nie 8 skoków, bo wydaje mi się, że w pierwszej serii skoczył podobnie do Alto, tylko, że był bardzo łagodnie potraktowany przez sędziów. Dostał po 17,5, ale to było takie lądowanie jak w Innsbrucku, że ta noga zakroczna mu podjechała i zrobiło się z tego lądowanie na dwie nogi. I wydaje mi się, że tutaj, bo tam było na dziesiątej części punktu, Kos po prostu powinien nie awansować do drugiej serii. Po prostu. I taka jest moja opinia nie powinien być w ogóle w tym zestawieniu. Na 13 miejscu, bardzo chwalny przeze mnie i nie tylko przeze mnie, Filip Raimund 170 i 60 punktów straty dzisiaj, życiówka, 12 miejsce, naprawdę przejście z Pucharu Kontynentalnego wręcz bezbolesne, a można powiedzieć, że że błyskotliwe, nie takie jak Litharta, ale jednak tutaj Raimund naprawdę spisywał się świetnie, bardzo równe skoki, momentami na treningach też się trafiały słabsze próby, ale całościowo po prostu równy, bardzo, bardzo równy, i można powiedzieć, że Niemcom wyskoczył. No, wiadomo było o Rajmundzie już od dawna, ale faktycznie wydaje się, że teraz Rajmund, no, jak tego gościa teraz wyrzucić z reprezentacji? No, się nie da. Jest co najmniej numerem 3 w obecnej reprezentacji, a biorąc pod uwagę powtarzalność, to mógłby być nawet numerem 1, po prostu. Mógłby jechać w ostatniej grupie, jeśli chodzi o drużynówkę. To jest bardzo odważne stwierdzenie, ale jednak a przy tym kryzysie, no to po prostu jest jak jest. 14 miejsce Zajc, 171,50 budu straty. Jak to Zajc? Skoki genialne, skoki słabsze. Nigdy nie miał tego pecha, że po prostu trafił źle w parze, źle w losowaniu, źle w warunki. No i mimo wszystko, mimo tej nierównej formy, no to ma 8 skoków. 15 Forfang, 173, 173,30 budu straty. Nie aż tak niestabilny jak... Za momentami trafił naprawdę ciężkie warunki, ale całościowo występ przyzwoity, 16. Johansson, tutaj wyraźna różnica, 211, 30 straty, lepiej na treningach, skacze przyzwoicie, całkiem nieźle, ale no tylko nieźle można tak powiedzieć, no i 17. ostatni Schmidt, 242, straty, w dwóch, dwóch pierwszych konkursach z samą notą by nie awansował, no bo wygrał w parze. Później, jako lucky loser, i dzisiaj, tylko tak naprawdę, jedyny taki występ faktycznie dobry. Na drugą dziesiątkę. Dalej nie będę omawiał, bo są to zawodnicy, którzy mieli 7 lub mniej skoków. W całym konkursie wygrywa graner dalej. Laniszek, Kubacki, Highback, Herl. Stoch, na siódmym miejscu Peter Preutz, ósmy po serii pierwszej, występ bardzo dobry, na tej skoczni od początku naprawdę Preutz skakał znakomicie i troszeczkę taki renesans Preutza, te narty spod niego nie uciekają, nie był za wysoko, za płasko, tylko naprawdę Preutz skakał znakomicie, chociaż wydaje mi się, że też był za wysoko oceniany. też troszeczkę przysiadał na tyły nart, ale no powiedzmy, że ujdzie ósmy Fetner, dziewiąty Zajc, dziesiąty Żyła i razem z nim Eigner. 15 po pierwszej serii trafił super warunki w serii drugiej, ale no nie jest to zaskoczenie, że Aigner jest tak wysoko, bo to wprost wynika z tego jak prezentował się na treningach, kwalifikacjach serii próbnej po prostu wszystko albo druga, albo pierwsza dziesiątka i ktoś taki po prostu wchodzi z Pucharu Kontynentalnego i wydaje się, że skacze na poziomie Raimunda, a kogoś tutaj trzeba jeszcze odstawić z powrotem i ciekawe czy Aigner pojedzie na Puchar Kontynentalny, żeby wywalczyć sobie jeszcze miejscówkę. Czy Markus Miller tam powiedział, czy ktokolwiek inny? No bo teoretycznie cały czas jest szansa, że Austriacy nie obronią tej miejscówki i to byłoby coś strasznego, gdyby nagle miało być 6 miejsc startowych. No bo mamy tutaj 9 punktujących. Ktoś by powiedział, że Ortner jest na wyrost, ok, ale co zrobić z całą resztą i z tym, że mamy 11 Austriaków w konkursie głównym? Naprawdę tutaj Austriacy piszą się świetnie, a Ignerby jest pierwszy raz w dziesiątce od 2000. 18 roku, kiedy to było dość duże zaskoczenie. Wtedy, kiedy był na kulm najwyżej w swojej karierze, na siódmym miejscu, jeśli dobrze pamiętam. I poszczególne reprezentacje i tutaj a propos reprezentacji Polski. 40 Habdas, wynik powyżej oczekiwań jak najbardziej. 42 Wąsek, który no w końcu przyszedł ten skok zawalony po prostu na pierwszą serię. Zdarzały się gorsze skoki w treningach, w drugich seriach, a tutaj przyszło po prostu na pierwszą serię był to wyraźnie taki skok, że no, nie wyszło, no naprawdę nie wyszło, bo bardzo daleko, jak widać po pozycji, od szczęśliwego przegranego. No i pierwszy raz po prostu, zwyczajnie nie punktuje, nie przy dyskwalifikacji, tylko po prostu, zwyczajnie sportowo Wąsek nie punktuje. 43. Stefan Hula, dla niego jest sukces taki, że po prostu za każdym razem przechodził kwalifikację, ale wydaje się, że pewne zmiany zajdą, już nie mówię, że na zakopane, no bo tam będzie, jak się wydaje, będzie po prostu krajówka i Hula wystartuje, ale jaka ostatecznie dalej będzie reprezentacja, trudno na ten moment powiedzieć, było raczej zakopane tutaj, zdecyduje. Dalej, Austria, 14, Kraft, zjazd o 10 pozycji w serii drugiej, 18, Trzawanik, 21, po serii pierwszej, tak jak mówiłem, w poprzednich konkursach było troszeczkę lepiej, ale tutaj też występ jest przyzwoity. Dalej. 15. Filip Aszendwald. 23. po serii pierwszej. No, bardzo mocno kieruje te odbicia w górę i momentami widać, jak on kompletnie gaśnie nad punktem K. 26. Leiter. 25. po serii pierwszej. Występ przyzwoity, ale no, nie powodujący, że może być pewien występu w następnych konkursach po Świata, bo tak jak mówię, tutaj rywalizacja jest bardzo duża. 28. Ortner. 29. miejsce. 30. nota, ale gdyby był laki Luzerem, to by się nie dostał. Ale trafił Stefan Laje, który no, zdziwiłem się, że przegrał i. Ogólnie weszło mi w końcu typowanie, bo tylko jedną parę przestrzeliłem Tylko jedną, właśnie parę laje Ortner. A dla Ortnera super debiut, są punkty. Kolejny zawodnik z rocznika 2002, o którym mówiłem już. Milion razy na tym kanale. Do tego jeszcze wcześniej był Landerer, który odpadł w kwalifikacjach. Jest jeszcze Medwet, jest jeszcze Hagen. Naprawdę tych chłopaków z tego rocznika jest całe multum i wydaje się, że w następnych latach oni po prostu będą się przebijać i znaczyć sukcesy nie coraz więcej, a być może stanie się to lada moment i naprawdę będziemy mieli do czynienia z super generacją, jeśli chodzi o Austriaków. Nie pierwszą w ich historii. 38. Francisco Mert, który miał różne przygody na belce najazdowej, a i tak, czy raczej na belce startowej Czeczy tuż za nią, bo się tak odepnął, że wyglądało, że po prostu zaraz zjedzie na czterech literach po tym rozbiegu, ale na szczęście nic takiego się nie stało a i tak wylądował za punktem K. I 49. Markus Miller. Znów bardzo słabe prędkości najazdowe, do tego jeszcze niższa belka, złe warunki i ogólnie występ do zapomnienia dla Millera. Ciekawe, czemu tak całość prezentuje w Engelbergu było kompletnie inaczej. Dalej, Norwegia, 13, Forfang, 14 po serii pierwszy, o nim już mówiłem, 19, Lindvik, 11 po serii pierwszej, no w końcu wyszedł mu skok, ale dzięki temu wygrałem typowanie, no był, był wyraźnie lepszy od Geigera, ale już drugi skok spóźniony, już ten skok mu no mocno nie wyszedł, ale no jest to jakiś sygnał, że chyba Lindvik powolutku może zacząć wracać, może już nie na najbliższych tygodniach, ale troszeczkę później, bo pojawiają się w końcu takie naprawdę dobre skoki, jeśli chodzi o Lindwika, często przez warunki, ale zaczynają się pojawiać i wydaje się, że gdzieś tam w okolicach może mistrzostw świata Lindvik może złapać naprawdę super formę, ale na razie jeszcze jest, jeżeli ta fala dopiero nadchodzi, no to raczej jest sam początek tej fali, jeśli chodzi o formę Lindwika. 21. Johansson, no tak jak w centrum to nie już tej tak skoczni punktuje, ale bez specjalnej rewelacji. 24. Tandem po pierwszej, po drugiej serii Lucky Loser, występ przyzwoity ale bez rewelacji też jak na Tandego 27 Fanemel, 27 po serii pierwszej 1.10 punktu przed Eisenbichlerem ciekawy czy znowu się okaże że no planowałem zakończyć karierę ale jednak zapunktowałem w związku z czym postanowię jeszcze pojechać do Zakopanego i tak to się będzie ciągnąć do końca sezonu wcale bym się nie zdziwił i 29 Sundal 26 nota też prędkości najazdowe słabe ale ogólnie wydaje mi się że Sundal prezentował się znacznie lepiej niż dzień wcześniej dalej Słowenia, 15, Jela, 17, po pierwszej, występ w porządku, długie skoki, ale raczej też warunki nieco powyżej ani a nie powiedziałem nie słowo o warunkach, raczej dość spokojnie, momentami trafiało się nieco lepiej z warunkami, ale no było dużo lepiej niż dzień wcześniej, jeśli chodzi o warunki, naprawdę to się super oglądało, Żiri mimo wszystko dość mocno nie ingerowało, ktoś by powiedział, że na końcu niepotrzebnie obniżali belkę, ale jednak przy tej rywalizacji, przy tych odległościach, wydaje mi się, że było to mimo wszystko działanie prawidłowe, a Granerud dostał obniżenie na życzenie trenera, co warto podkreślić, a i tak, przekroczył rozmiar skoczni, 22 kost, 20 po serii pierwszej z 29 no to o nim już mówiłem dlaczego nie powinien dostać się do serii drugiej i 39 domen prełc, no domen się zaprezentował tak jak się zaprezentował dalej. Reprezentacja Niemiec 20. Raimund Jego się już nachwaliłem. Najlepszy występ w karierze. 16. Schmidt. 17. Po serii pierwszej. Też występ tutaj. Najlepszy w turnieju 20. Wellinger. Po pierwszej po drugiej serii. No taki występ. No jest. Punktuje. Pewnie przenot drugiej serii. Ale żeby to była jakaś niebywała rewelacja. No to bym nie powiedział. 23. Geiger. 22. Po serii pierwszej. No takie skoki. No dobre, ale nie rewelacyjne Wydawało się po pierwszej serii. Po pierwszym skoku ogólnie. Że Geiger będzie dużo wyżej z tymi metrami. Ponad 130. Okazało się, że to była trzecia dziesiątka. I nie do że nie awansował, to jeszcze spadł o jedną pozycję. 31 Eisenbicher, 28. nota, no ale mamy system KO i w związku z tym 130 metrów z kościowym lądowaniem nie wystarczyło, a wydawało się, że może wystarczyć, ale w Bishoshoven się to często zdarza, że taki luzerzy muszą skoczyć te 130 metrów, żeby myśleć o dostaniu się do serii drugiej, a tutaj to nie wystarczyło. 45 Paszkę, tak jak się spodziewałem, i 46, ale czego się kompletnie nie spodziewałem, bo Order nie oddał jakiegoś bardzo dobrego skoku. Było to do pokonania, ale je przegrał wyraźnie, i no i Jeden z ostatnich po prostu, jeśli chodzi o rywalizację. Dalej, Japonia 17. Rio Koba, jeszcze 16. Po sobie pierwszej trafiał warunki. Powyżej, jeszcze nie, zwłaszcza w pierwszej, przepraszam, drugiej serii, trafił minusa delikatnego. Więc naprawdę tutaj występ dobry. Jeśli dobrze pamiętam, oczywiście tego minusa, ale trafił na pewno powyżej średniej. Występ. Przyzwoity, ale tylko przyzwoity, tak jak się wpisujący w całą Japonię. Chociaż dzisiaj Japończycy ogólnie skakali lepiej niż w dotychczasowych startach. 37 Nikaido. on był raczej w dziesiątce piątej, tutaj jest dziesiątka czwarta, ale i tak był daleko od awansu, chociaż miał lepszą notę, jeśli dobrze pamiętam, od Deszwandenna. 47 Nakamura. No Nakamura się zaprezentował, po skoku bezpośrednio nie się, że będzie aż tak daleko. No i Yukia Sato, w końcu ten muskok wyszedł, byłby laki loserem spokojnie. No i co? No i dyskwalifikacja za buty. Gdyby nie te buty, to byłoby 23 miejsce. Byłby występ być może nawet najlepszy w sezonie. No, co z tego? Można powiedzieć, że jak nie idzie, to nie idzie. Dalej, Finlandia z Estonią, Alto 32, 33 Saho Występy przyzwoite, zwłaszcza Saho Występ tutaj na plus, no bo wcześniej nie przychodził kwalifikacja, tutaj było blisko punktów, ale no czy blisko, to może za dużo powiedziane. Jak nota troszeczkę tutaj zabrakło, żeby być blisko nawet tych Lucky loserów, ale no występ na pewno dużo lepszy, niż można było się spodziewać. 48 no, występ przeciętny, Deszwand miał szczęście, że na niego trafił, no i na koniec reszta świata, właśnie Deschvande na 30 miejscu, z 37, no to no i ogólnie był no i jak bardzo wyraźnie ostatni, ale jednak ostatni w tej drugiej serii, ale przynajmniej punkty dla Szwajcarii wpadają. 34. Vasilij, który miał wyższą notę, trafił całkiem niezłe warunki, no, nota wyraźnie wyższa jednak od Deschwandena, nie wystarczyło. To samo, Insta na 35. miejscu. 37. Przepraszam, 36. Ipciolu, 40. Bresadola, wydawało się, że będzie trochę lepiej po tym skoku bezpośrednio, ale Bresadola, no coś tutaj się zacięło, jeśli chodzi o Bresadolę, bardzo się zacięło. I 44. decker Dean. To tyle. Do usłyszenia!